Pomyliłem się strasznie. On mi się oddał i powlekli go na śmierć jak baranka ofiarnego. Ach, te nieszczęsne srebrniki. Dla waszego kuszącego blasku stałem się z apostoła zdrajcą Jezusa. On mnie nazwał przyjacielem, gdym go oddawał w ręce katów. Wasz to dźwięk zagłuszył to pełne czaru słodkie słowo. Przyjacielu. Przybili go do krzyża. Trysnęła krew mojego mistrza. Widzę pięć strasznych czerwonych strumieni. Zlewają się w jedną rzekę i pędzą tu, prosto na mnie. Biada mi, to krew syna Bożego ja ją wydałam w ręce Sanhedrynu. Stójcie! Co się stało? Pytasz arcykapłanie, co się stało? Biada temu człowiekowi, przez którego Syn Człowieczy będzie wydany. Lepiej było, gdyby się w ogóle nie narodził. Tym człowiekiem, arcykapłanie, jestem ja. Ja zdradziłem pełnię swego mistrza. Syn Boży mnie przeklął, a klątwa jego opasała moje biodra sznurem płomieni. Wżerają się do szpiku kości. Przyszłe pokolenia wspominać będą Judasza Skariota. A imię moje nabrzmiewać będzie najpodlejszą zdradą. Judasz zdrajca. Gorączka cię opętała i majaczysz mnie przy tobie. Czego się naszczepiasz? Patrzcie! Oto na rękach moich krew! Krew widzę na rękach waszych! Góra stała, tej krwi stoi! Nie krwi. Za marne 30 sekund. Bierzcie te pieniądze. To krew Syna Bożego. Gryzie mi serce. Dla mi ręce. Zjeźdźcie te pieniądze! Nie godzi się nam dotknąć tych pieniędzy. Nie godzi się wam dotknąć tych pieniędzy?